Jeżeli chodzi o orbitę okołoziemską, po kilkudziesięciu latach eksploracji kosmosu znajduje się tam bardzo wiele kosmicznych śmieci, czyli m.in. pozostałości po rakietach nośnych albo satelitach, czy też odłamki z różnych satelitów. Jeżeli chodzi o odłamki, mogą one spowodować uszkodzenia w satelitach, które zostały wystrzelone na orbitę i przez to przedwcześnie zakończyć misję. Przykładową sytuacją związaną z kosmicznymi śmieciami mieliśmy kilka miesięcy temu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wtedy to odłamek uderzył w szybę modułu Kupola, uszkadzając ją. Innymi przykładami takich sytuacji skrajnymi są zderzenia dwóch satelitów. Do takiego zdarzenia doszło kilka lat temu. Zderzyły się dwa satelity i w wyniku tego zdarzenia powstało ponad 3000 nowych śmieci. Właśnie dlatego Europejska Agencja Kosmiczna zapoczątkowała program czystej przestrzeni kosmicznej, którego celem jest usunięcie największych kosmicznych śmieci z orbity okołoziemskiej. Głównym zadaniem Synerpolska jest projekt mechanizmu służącego do złapania Envisata. Mechanizm ten będzie zamontowany na tak zwanym satelicie pościgowym, który po doleceniu do Envisata, po złapaniu go za pomocą ramienia robotycznego, podłączy się również za pomocą naszego mechanizmu. Mechanizm projektowany przez Synerpolska ma za zadanie zapewnienie sztywnego połączenia pomiędzy dwoma satelitami. Po zapewnieniu tego połączenia oba satelity spłoną w atmosferze ziemskiej. Wyczyszczenie orbity okołoziemskiej jest bardzo ważne, abyśmy w przyszłości mogli wysyłać kolejne misje, w tym misje załogowe, nie martwiąc się o to, że istnieje możliwość zderzenia ze śmieciami kosmicznymi.